Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek drugiego tygodnia Adwentu na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy przypowieść o dobrym pasterzu, który zostawia 99 owiec i idzie za tą jedną zagubioną. Kochani, ta Ewangelia, ten fragment Ewangelii, który czytamy dzisiaj, jest fragmentem mówiącym o tym, że Panu Bogu zależy na tym, aby każdy człowiek został zbawiony. Aby każdy, że jest w stanie zostawić 99 sprawiedliwych i pójść za grzesznikiem. Zobaczcie, kochani, jak piękny fragment mówiący, że Pan Bóg naprawdę potrzebuje, aby każdy został zbawiony, aby każdy otrzymał Królestwo Niebieskie. Kochani, niech ten fragment Ewangelii, krótki, bo krótki, ale będzie dla nas taką refleksją. Czy my prowadzimy ludzi również do Pana Boga, aby mógł ich zbawić? Zobaczcie, że Jezus mówi nam o tym, że ta jedna osoba czasami jest większą radością niż sprawiedliwi. Bo sprawiedliwi są, będą zawsze, a grzesznik, który gubi drogę, jest niczym owca, za którą trzeba pójść, trzeba przyprowadzić, trzeba wziąć na swoje ramiona, tak jak bierze Jezus, i przyprowadzić, przynieść z powrotem do stada. Kochani, zastanówmy się i próbujmy właśnie przyprowadzać, niczym dobry pasterz, zagubione owce do pastwiska, do owczarni. Próbujmy przeprowadzać zagubione owce do miejsca, w którym nas Pan Bóg zaprasza. Dobrego wtorku, pozdrawiam, a Boże błogosławieństwo niech nam w tym wszystkim umacnia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku, pozdrawiam, z Panem Bogiem.